Jak montować fotelik w samochodzie? W pierwszej kolejności fotelik kładziemy na kanapie samochodu. Oczywiście przewozimy na tylnej kanapie, bo jest to bezpieczniejsze. I ustawiamy go tak, żeby cała podstawa fotelika dotykała maksymalną swoją powierzchnią do kanapy. I teraz rozciągamy sobie pas samochodowy, który to dzielimy na dwie części. To jest część biodrowa, to jest część barkowa. Częścią biodrową przepinamy przez nóżki dziecka w foteliku, czyli przez uchwyty przy fotelu, oczywiście oznaczone kolorem niebieskim. Oczywiście wszędzie tam, gdzie pas powinien przechodzić, jest oznaczenie kolorem niebieskim. Pas biodrowy mamy zapięty, wkładka jest zapięta w zamek, tak więc pas barkowy przepinamy sobie za fotelikiem przez trzecią klamerkę, przez trzeci uchwyt do pasa. Tak to powinno wyglądać i teraz na samym końcu robimy coś takiego, że opieramy się własnym ciężarem ciała o fotelik, dociskając go do fotela i tym samym ściągamy maksymalnie mocno, wyciągamy ten luz z pasów podczas montażu, żeby fotelik był stabilnie zamocowany. Chcąc uniknąć błędnego montażu bądź montażu, który nam się poluzuje, bo jak wiadomo, montaż na pasach zawsze może się poluzować, możemy użyć do montażu bazy montażowej na Isofix bądź mocowaną za pomocą pasów. Tutaj mamy taką bazę. Baza jest wyposażona w uchwyty Isofix do samochodu. Jeśli w samochodzie mamy właśnie zaczep Isofix, wkładamy tą bazę w odpowiednie szczeliny. Dociskamy ją maksymalnie mocno do kanapy. Rozkładamy sobie oczywiście nóżkę, tak żeby dotykała do podłogi kanapy. I w tym momencie fotelik jest montowany za pomocą jednego kliknięcia. I w tym momencie już możemy wsiadać do samochodu i jechać.